Cześć, witam wszystkich serdecznie. Dziś kolejne 60 na 30 na 30. No, w tym to zbiorniku mam głupiki bagienne Micropoecilia parae. Ryby w naturze występują na dużych przestrzeniach Brazylii i Gujany Francuskiej. Są bardzo szeroko rozpowszechnione i są bardzo popularnymi rybami w tamtym regionie. Są w stanie żyć w każdej wodzie, co mnie zaskoczyło. Od słonych bagien po wodę BW o pH 5, bardzo, bardzo miękką. Jest to zwykła pospolita ryba w tamtym regionie. Natomiast w akwarystyce jest to prawdziwe wyzwanie. To Wam wyjaśnię wszystko w trakcie odcinka. Ryby mają bardzo złożoną genetykę i wygląd ryby nie jest zależny od wyglądu samicy, tylko od wyglądu samca. Zresztą jest to dość skomplikowane. Dam Wam link do artykułu na ten temat. Tam jest to ciekawie wyjaśnione. Ryby mogą być w różnych odmianach kolorystycznych, tak jak zwykłe głupiki. Są ryby niebieskie, zielone, czerwone. Z poziomymi paskami, z pionowymi paskami, z punktami. Naprawdę jest sporo tych odmian. Nikt do końca nie wie, jak to z nimi jest, czemu tak wyglądają, a nie inaczej. Generalnie rzecz biorąc, wydawałoby się, że jest to bardzo prosta rybka. Natomiast jeśli chodzi o ryby żyworodne, jest to najtrudniejsza ryba, z jaką miałem do czynienia. Nikomu nigdy do tej pory nie udało się stworzyć stabilnej populacji. Pomimo tego, że ryby są z powodzeniem w bardzo dużych ilościach rozmnażane w Azji, są rozmnażane w stawach pod gołym niebem. I tutaj powoli zbliżamy się do przyczyny tego, czemu te ryby nie chcą się rozmnażać w akwarium. Bo według tego, co znalazłem, według tych informacji, które znalazłem, zazwyczaj po trzecim, najdalej czwartym pokoleniu ryby wymierają. Stopniowo rodzą się coraz mniejsze, a w ostatnim pokoleniu wymierają, zanim osiągną dojrzałość płciową. Jak widzicie, mam tam jakieś młode ryby od nich. To są te ryby, które wylęgły się w worku, jak transportowałem je do domu. Samica w stresie rzuciła 14 młodych, 7 mi zostało. To są te młode ryby, które tam pływają. Świeżego wylęgu nie zaobserwowałem jeszcze w tym nowym akwarium. Także mimo wszystko, na początku, tak już jednak opisują, te ryby się bardzo łatwo rozmnażają, więc liczę na to, że jeszcze ich przybędzie. Natomiast, tak jak mówię, nie da się ich utrzymać na dłuższą metę przynajmniej. Nikomu się to do tej pory nie udało. No i teraz pytanie, co jest tego przyczyną? Przyczyną, znalazłem dwie przyczyny tego, czy też dwie hipotezy, co stoi u podstaw tego, że te ryby wymierają w akwariach. Pierwszą z przyczyn jest zbyt niska zawartość nienacyconych kwasów tłuszczowych w pokarmie. Jak najbardziej mogę się z tym zgodzić. Natomiast obecnie te pokarmy są tak zaawansowane, że wydaje mi się, że to nie jest przyczyną. Może w niektórych przypadkach to może być przyczyną, ale ogólnie dla kogoś, kto jest zdeterminowany, można znaleźć taki pokarm, w którym te ryby znajdą brakujące składniki. To tylko kwestia determinacji, żeby znaleźć i pieniędzy, żeby je kupić. Ale ważniejszym według mnie, i według mnie to może być przyczyna, zresztą to później omówimy dalej na przypadki moich ryb, które mam już od pewnego czasu i mam problemy z rozmnażaniem. Więc według mnie główną przyczyną jest brak światła dziennego, prawdziwego słońca. Prawdopodobnie te ryby potrzebują w rozwoju dodatek światła UV. My też potrzebujemy dodatek światła UV, ponieważ w skórze tworzy się witamina D,
prekursor, który jest w naszej skórze, pod wpływem światła słonecznego aktywuje się i powstaje dzięki temu witamina D w naszej skórze. Możemy ją oczywiście też suplementować sobie w różny sposób, ale wydaje mi się, że nie jesteśmy zastąpić całkowicie tego światła UV, nawet suplementując się. Kurczę, tak z tyłu coś wydaje mi się, że... A nie, to są jeszcze z tamtego wylęgu. Nie ma takich maluchów całkiem. Liczę, no, że będą. No, samice są grube, dobrze wyglądają te ryby. Więc wracając do tematu, no, wydaje mi się, że kluczowym czynnikiem może być brak tego światła UV. Przez chwilę zastanawiałem się, czy by nie podłączyć lampy UV, bo mam taką z poradni lekarskiej do sterylizacji powietrza, ale doszedłem do wniosku, że nie wiem tak naprawdę, jakie zakresy długości fal tego promieniowania UV są potrzebne tym rybom. Nikt tego zresztą nie wie. Jak mówiłem, jest to hipoteza. Tak jak wspomniałem też, bez problemu te ryby w dużych ilościach rozmnażają się w Azji, hodowane pod gołym niebem. Nie przypuszczam, aby w Azji ktoś się zajmował tym, żeby dawać rybom szczególnie bogatą w kwasy tłuszczowe karmę, która też będzie na pewno odpowiednio droga. Po prostu sypią, co tam jest najtańszego. Znając ich podejście do zwierząt, oni w ogóle mają to głęboko w dupie, co te ryby jedzą, byleby się rozmnażały i można nimi było handlować. Nie mają żadnego szacunku dla zwierząt, farbują je i tak dalej. Zresztą sami wiecie. W każdym razie, skoro tam się to udaje pod gołym niebem, to znaczy, że jednak mimo wszystko światło musi mieć tutaj wpływ. W związku z tym zamierzam przenieść swoje ryby w przyszłym miesiącu na okno w pokoju. Tam im zrobię full low tech. Tylko światło słoneczne, bez ogrzewania. I no, dam tylko mały filterek gąbkowy, żeby coś tam mieszało wodę. I to jest wszystko, co zamierzam tam zrobić. Oczywiście dam proste rośliny, prawdopodobnie Sagittarię subulatę. No i zobaczymy, czy hodowanie na oknie coś pomoże. Zastanawiam się nad tym, no bo przecież nie tylko ja mógłbym wpaść na taki pomysł. No ale spróbujmy, tak? Skoro tam się to udaje, to powinno się to też mi udać. No chyba, że oni tam jeszcze je stymulują jakoś hormonalnie, albo cholera wie. Jak mówię, oni nie mają żadnej etyki, jeżeli chodzi o hodowlę zwierząt. Byle tylko był zysk. Więc mogą je szprycować czymś, albo antybiotykami, albo jakimiś hormonami. I wtedy ryby się mogą rozmnażać. No zobaczymy. Jak nie sprawdzę, to się nie dowiem. W każdym razie zaskoczyło mnie przede wszystkim to u tych ryb, że są tak ekstremalnie trudne. Przeczuwałem to już wcześniej, patrząc na reakcje ludzi na Facebooku, gdzie chwaliłem się na forach takich specjalistycznych. Zaskoczyło mnie też to, że te ryby mogą być w tak miękkiej i kwaśnej wodzie, gdzie wydawało mi się, że powinno się właśnie dużo soli stosować. Natomiast według tego, co znalazłem, wbrew pozorom częściej żyją właśnie w takich albo neutralnych, jeżeli chodzi o pH, wodach, albo kwaśnej wodzie, miękkiej. Są też populacje, które żyją na bagnach. Problem z tymi rybami też polega na tym, że każda z tych populacji, która różni się kolorystycznie od pozostałych, żyje w trochę innych warunkach. I no, problem jest taki, że nie wiemy, skąd pochodzą nasze ryby. Najprawdopodobniej pochodzą z Azji, więc po prostu woda nie ma tu dla nich znaczenia żadnego, czy to jest miękka, czy twarda, czy bardzo twarda, czy kwaśna, zasadowa. Tak jak wspomniałem też, zresztą w opisie to było, co mnie też opadła szczena, że żyją w bardzo mocno zeutrofizowanych zbiornikach, dużej zawartości fosforanów, azotanów. Wręcz było tam opisane, że żyją w zbiornikach, do których wpadają ścieki, po prostu tak, po prostu. I bez problemu się rozmnażają. Czyli musi być jakiś taki magiczny czynnik, który powoduje, że no, te ryby jednak w naturze się rozwijają, a u nas w akwarium nie chcą na dłuższą metę. Jak wspomniałem, po trzecim, czwartym pokoleniu
Na ogół jest koniec, jeżeli chodzi o te ryby. I w ich przypadku nie pomaga też dodatek krwi. Może o tyle pomóc w przypadku, jeżeli mamy świeże samice, że po prostu te świeże samice będą się kocić. Ale to nie poprawi jakości genetycznej naszych ryb, bo powód nierozmnażania się nie tkwi w genetyce, tylko tkwi w czymś, czego tym rybom brakuje. To tak jak wspominałem o moich największych igiełkach, znaczy największych igliczniach. Te moje iglicznie są w stanie się rozmnażać, są w stanie wydać potomstwo, ale potomstwo nie jest w stanie wychować się w wodzie akwariowej, ponieważ w naturze one spływają, te młode rybki, do morza, to ryby dwuśrodowiskowe. I następnie w morzu jest coś, jakiś czynnik, którego nie jesteśmy w stanie im zapewnić w akwarium i młodzież wymiera. Tak więc no, jest to bardzo ciekawe wyzwanie akwarystyczne, te moje mikropoecila. Polecam Wam ten artykuł, który znalazłem, naprawdę jest bardzo treściwy. Można zobaczyć zdjęcia kilku właśnie odmian kolorystycznych. Muszę przyznać, że te moje blado wyglądają w porównaniu do tych innych odmian, szczególnie czerwonych. No ale wszystko przede mną. Na pewno nie będę sprowadzał teraz nowych ryb, dopóki nie dowiem się, czy hodowla ryb właśnie przy świetle słonecznym coś pomoże. Póki co mam młode pokolenie jeszcze, które pływa sobie. One około 2 lat żyją, więc myślę, że dość szybko się okaże, co z tych ryb będzie. Myślę, że pod koniec przyszłego roku będziemy już wiedzieć, czy ta populacja będzie się rozwijać, czy jednak zamrze, tak jak to opisują. Do tego czasu będzie można zaobserwować karłowacenie, bo opisy są takie, że no, ryby rodzą się coraz mniejsze, jest ich coraz mniej, aż w końcu ostatnie pokolenie wymiera, zanim dojrzeje. I to jest koniec. 3-4 pokolenia. I teraz chciałbym przy okazji właśnie omawiania tych rybek wspomnieć o moich rybach pozostałych żyworodnych, bo mam problem na przykład z rozmnażaniem się obecnie drobniczki, jednodniówki. Mam problem z wieloplanką. Tutaj to już w ogóle jest katastrofa. Tych wieloplamek na początku było naprawdę multum. I rzeczywiście z pokolenia na pokolenie coraz mniej było. Ostatnie ryby miałem tej zimy, było ich tylko kilka. Stare mi wymarły i tylko zostały mi te ryby z zimy, które dojrzały. Jest samica i 3 samce, także zostały mi raptem 4 ryby. Ryby wyglądają zdrowo, nic się nie dzieje, ale nie ma młodych. Teraz no to ok, jest 25-6 stopni w tej fiszrumie. Powyżej 22 wieloplamka nie ma młodych. Ale nie powinny mi tak wymierać i przede wszystkim no, w zimie powinno tych młodych być dużo, bo były odpowiednie warunki. Pamiętam, jak było pierwsze zimy, po prostu było ich multum. Po zimie było kilkadziesiąt ryb. Więc być może problem mój polega tutaj z niektórymi gatunkami żywolodnych na tym, że nie mam jednak tego promieniowania UV. One widocznie jest potrzebne takim rybom typu właśnie wieloplamka, czy może drobniczka, jednodniówka. Z tego co wiem, one żyją w dobrze naświetlonych zbiornikach, czyli takich płytkich. No tam operacja UV jest spora w takim zbiorniku. Być może to są problemy z brakiem witaminy D. Zamierzam kupić jakiś preparat witaminowy właśnie z witaminą D i podawać rybom. Zobaczymy, czy coś to zmieni. Niby ta witamina D jest w karmie, którą podaję, bo naprawdę daje dobrej jakości karmę. Ale może jest jej za mało, może trzeba jej jeszcze dodatkowo suplementować. Spróbuję tak zrobić, zobaczymy, czy coś to zmieni. No, jest to wyzwanie. To samo właśnie, jeżeli chodzi o moje limki. Możliwe, że to właśnie brak światła słonecznego powoduje, że one właśnie coraz bardziej takie rodzą się małe i coraz częściej mi padają. Jest mało młodych ryb. Przypuszczałem, że to może chodzić może o monotonię w zbiorniku albo coś innego, ale być może właśnie to wpływ UV. U mnie w piwnicy przecież no nie ma UV. No zobaczymy. Chciałbym z tymi głupikami spróbować.
Póki co bardzo dobre ryby, jak widzicie, naprawdę bardzo żywe. Jest to kolejne pokolenie. No i plan jest taki, że pójdą na okno bezpośrednio. No nie zamierzam tam im nic w tym akwarium grzebać. Niech zglonieje. Może potrzebują świeżych, żywych glonów do skubania. Niech to wszystko zglonieje sobie. Zobaczymy. No, to nie musi być efektowne akwarium. Jeżeli zachowam te ryby ponad 2 lata, to będę mógł mówić o wielkim sukcesie i przyczynię się dzięki temu w jakiś sposób do przetrwania tego gatunku w akwariach. Aczkolwiek w naturze, jak wspomniałem, on jest niezwykle pospolity i bezproblemowy i wytrzymały. To tylko w akwariach jest taki problem właśnie. Zarówno z limką, Limia negrofaciata, czyli limką garbatką, jak i tymi tutaj guppikami bagiennymi, Micropoecilia parae. Bardzo, bardzo ciekawe wyzwanie według mnie. Nie wspomniałem wam, jak zbudowałem zbiornik. Jest prosto, trochę żwirku. Sagittaria subulata to jedyny roślina, która tu jest. Duży kamyk, on jest po to, żeby tutaj nie zarosły rośliny, żeby ryby miały miejsce, gdzie karmię wolne cały czas. No i to jest wszystko. Z tyłu jest filterek gąbkowy. Akwarium ma 60 na 30 na 30, wystarczające do takiej grupy w zupełności. No, woda. Tutaj wodę mam 1200 ppm. Zrobiłem bardzo twardą wodę z dodatkiem soli. Jest około 2 gramów na litr. Tak szacuję, bo to taką miarkę miałem, odmierzałem to bardziej na oko, ale wiem, że w tej miarce tam mniej więcej mieści się 5-6 gramów, czyli można założyć, że 2 gramy na litr. Ale to z tego, co wyczytałem, wychodzi, że to jest zupełnie bez znaczenia, bo żyją w każdej możliwej wodzie, w naturze przynajmniej. Tylko właśnie jest ten czynnik dodatkowy. No tutaj w akwarium u mnie brakuje tego czynnika typu światło dzienne, więc spróbujemy. Spróbujemy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeżeli by się rzeczywiście okazało, że w ten sposób można zachować sobie tą populację, no to musiałbym poważnie przemyśleć tutaj hodowlę gatunków w piwnicy. Czy nie byłoby dobrze niektórych gatunków jednak na powrót przenieść do domu? A z wieloplamką to niemożliwe, bo one nie znoszą takich temperatur wysokich, jak ja mam w lecie w domu. Ale no byłby to jakiś przyczynek ku temu, żeby coś poprawić. Naprawdę bardzo ciekawa sprawa z tym światłem. Wielokrotnie się nad tym też zastanawiałem. Jaki to ma wpływ na moje ryby, które tutaj hoduję. Oczywiście wiedziałem o tej witaminie D3, znaczy nie, witaminie D i no, tak obserwowałem inne ryby. No, na jedne ryby nie ma to wpływu, jak widać, na inne ma to kolosalny wpływ. Zobaczymy. W każdym razie plan jest stworzenia jeszcze jednej 60 tam domu tym razem. No i może na koniec przeglądu pojawi się ta 60 już. Mam taką nadzieję. No, daleko nie zostało do końca miesiąca i do wypłaty. Już powoli zastanawiam się, jak to zrobić wszystko. No, myślę, że powinno się dać bez problemu takie akwarium prowadzić na oknie. Zresztą miałem już wcześniej na oknie. Problemem było glonienie zawsze. Ale tutaj, jak widać, może dzięki temu będę mógł te ryby przez dłuższy czas utrzymać. Zbiornik, jak wspomniałem, nie jest jakiś ciekawy, po prostu zbiornik. Natomiast ryby są niesamowite i ta trudność związana z ich utrzymaniem przez dłuższy czas w akwarium też jest zaskakująca. No, ciekaw jestem bardzo tego. Może ktoś z was miał kontakt z tymi rybami już, to proszę napiszcie w komentarzach, jakie mieliście parametry wody, czym karmiliście, czy akwarium stało w miejscu mocno oświetlonym przez światło słoneczne, czy też gdzieś w płócieniu w domu. No ja chcę tak zrobić, żeby to światło słoneczne w dużej ilości było od godziny tam powiedzmy 14 do wieczora.
No bo z rana światło jest jakby z drugiej strony domu. Ja mam okna z jednej i z drugiej strony. Więc od tej zachodniej strony po prostu chcę to akwarium dać. No i zobaczymy, kurczę. Może akurat. No jak nie, no to nie, no to trudno. Ale jeżeli by się udało, to być może na przykład też powinny mieć drobniczki właśnie w takim miejscu na oknie. W akwarium wcześniejszym, co miałem w Polsce dawno temu, tam miałem bardzo silne światło HQL. To były takie rtęciowe żarniki. To w tamtych czasach to było cholernie drogie, bo taki jeden żarnik kosztował jakieś 200 do 300 zł, gdzie kobieta na kasie zarabiała 600 do 800 zł. Ja miałem takie żarniki wbrew pozorom. To było związane z moją pracą, którą wykonywałem wysokościową i wymianą takich lamp, więc siłą rzeczy miałem dostęp do żarników i używałem starych żarników, bo wymieniałem po prostu lampy na nowe. Stare szły do utylizacji, więc dzięki temu miałem kilka lamp, bo do tego musi być specjalny transformator. Miałem kilka lamp, miałem żarniki i powiem Wam szczerze, że to było najlepsze światło, jakie kiedykolwiek miałem. No tylko, że akwarium 100-litrowe było oświetlane lampą, która dawała, ona pobierała 70 watów, ale dawała około 200 watów światła. Więc naprawdę to była bomba światła i to, jak rośliny przy tym rosły, jakie miałem rośliny, to jest głowa mała. Nie trzeba żadnego dodatku dwutlenku węgla do akwarium. Światło robi robotę, dobre światło robi robotę. Nie trzeba nic więcej. I w takim akwarium miałem tych jednodniówek naprawdę multum, więc może no, ten żarnik tęciowy wytwarzał jakieś tam dodatkowe pasmo UV. Tego nie wiem, no bo przecież my nie widzimy tego. Ale może coś jest na rzeczy. Trzeba by sprawdzić, ci, którzy mają drobniczkę w dużych ilościach, jednodniówkę, mogą też napisać w komentarzach, gdzie macie akwarium, czy ustawione gdzieś w świetle, czy w cieniu, bo właśnie być może u drobniczki jednodniówki też jest to jakiś kluczowy czynnik dla zdrowia populacji, którą posiadamy. Okej. Mam nadzieję, że zainteresowałem Was tymi rybami. Mnie naprawdę zaskoczyły one niezwykle. Przede wszystkim tym, że no niby tak prosta, żyworodna ryba, która powszechnie rozmnaża się w naturze, żyje w jakichś tam zdegradowanych zbiornikach, zanieczyszczonych rzekach, w miejscach, gdzie spuszczane są ścieki, a w akwarium się nie da. Tak więc jest to naprawdę dla mnie teraz wielkie wyzwanie akwarystyczne. No i chciałbym zobaczyć, czy mój pomysł z akwarium na oknie ma jakiś sens. Jeżeli się to nie powiedzie, no to spróbujemy kiedyś, może w przyszłości, jeszcze z lampą UV. No ale tak jak mówię, no czy ten pomysł się sprawdza, dowiemy się za około 2 lata. Zobaczymy też, jak intensywnie będą kocić się samice tam wystawione na światło słoneczne. Bo tak jak mówię, no ryby mam już no, z miesiąc czasu. Był ten pierwszy na rybek. Ale jak widzicie, nie ma nic nowego, młodego, pływającego, a powinny rzucać młodymi takie grubaśne samice. Więc może to jest to właśnie. Brak tego światła. Znaczy no, no coś musi być. Albo Chińczycy dodają coś do wody, jakieś hormony, które powodują, że ryby się rozmnażają. Tak jak na przykład moja samica się rozmnażała w worku, którym ją transportowałem. Stres wywołał to, że doszło do porodu. Straciłem, kurczę, kontest. Co ja to chciałem powiedzieć? A, zamontałem się. No, w każdym razie coś musi być na rzeczy. Tak jak mówię, dwa czynniki są uważane za kluczowe: kwasy tłuszczowe w pokarmie
Nie przypuszczam, że to kwasy tłuszczowe, które pochodzą od jakiegoś specyficznego planktonu, który tam jest w okolicy, bo przecież w Chinach jest coś innego i w tych stawach nie mają planktonu sprowadzanego z Brazylii czy tam z Gujany francuskiej. Karmią, co jest najtańsze i pod ręką, więc wydaje mi się, że to jest wpływ światła słonecznego. Zresztą tak jak tam wspomnieli, że zapewne są to jakieś komponenty UV w świetle słonecznym. Oczywiście nie wiadomo jakie, ale no, trzeba by to sprawdzić. Oczywiście tak jak mówiłem, no, wpaść na taki pomysł, żeby akwarium było na oknie, to już przede mną pewnie tysiące ludzi wpadło na to. Pytanie, czy ten artykuł to jest artykuł jakiś aktualny, czy coś się zmieniło w międzyczasie od powstania tego artykułu. No ale jak widzicie, mam problemy z limkami, garbatkami. Kupiłem dodatkowe ryby, żeby wzbogacić pulę genetyczną, ale być może moje problemy nie wynikają ze słabej puli genetycznej, tylko z braku właśnie tego komponentu UV w świetle. W przypadku limek też właśnie krąży takie stwierdzenie wśród fachowców, że jest to ryba, która bez wymiany krwi jest niemożliwa na dłuższą metę do utrzymania w akwarium. Dochodzi do degradacji po prostu genetycznej tych ryb. Więc być może to nie jest problem w genetyce, tylko problem braku właśnie światła UV, a co za tym idzie upośledzeniem produkcji witaminy D. No tak mi się to logicznym wydaje. Nie wiem, napiszcie w komentarzach, co myślicie. Zbliżę może trochę bardziej samice, bo samice są kolorowe. Mają taką kreseczkę żółtą. Odwróć się bokiem. O, widzieliście? Coś podobnego jak u samca, tylko ona to ma w pobliżu plamki tej rozrodczej. I też mają taką plamkę tuż przed płetwą grzbietową, czarną. Ona opalizuje, ale no w tym świetle tego tak nie widać. Dobra. Chyba powiedziałem już wszystko. Tak mi się wydaje. Zostawiam Wam link do tego artykułu. Naprawdę jest bardzo ciekawy. Jeżeli chodzi o kwestie genetyczne, to nawet nie starałem się tutaj tego wszystkiego wyjaśniać, bo czytałem to 3 razy i za każdym razem mi się to miesza w głowie. To dość skomplikowane jest. Natomiast no, artykuł naprawdę jest warty przeczytania. Tak jak mówię, nie musicie umieć niemieckiego, wystarczy Google tłumacz, robisz kopiuj, później ustawiasz sobie język niemiecki, klej, przetłumacz na język polski i macie cały artykuł dość dobrze przetłumaczony. To wszystko na dziś. Zapraszam do kolejnego filmu, który powinien się ukazać jutro. Oraz pozdrawiam Was serdecznie. Hej!